Leo Messi kontuzjowany, nie zagra w kolejnym spotkaniu, a trener reprezentacji Argentyny mecz obejrzy z trybun. USA, czyli gospodarz Copa America, prawdopodobnie nie opuści własnej grupy. Szymon Marciniak został zbeształany przez szefa sędziów UEFA, a poszło o decyzję w niedawnym meczu. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Upadł transfer Jakuba Modera do Leicester. Kolejny wielki polski talent bardzo blisko włoskiej Bolonii. Kingsley Coman opuścił zgrupowanie reprezentacji Francji. Joselu nie jest już piłkarzem Realu Madryt. Zmienił klubowe barwy. Jesse Lingard w końcu się przełamał i wystrzelono nawet fajerwerki, a w USA doszło do zawalenia boiska. Jeżeli jeszcze nie macie konta na Betfan, to jest idealna okazja, aby to zmienić. Możecie zgarnąć freebet w wysokości 250 zł, jeżeli w dzisiejszym meczu Niemcy-Dania, gospodarze, czyli Niemcy, zdobędą bramkę. Szczegóły tej oferty oraz jej pełen regulamin macie oczywiście na dole w opisie. Pamiętajcie o tym, aby przy ewentualnym zakładaniu konta użyć kodu Landry. Ja Wam życzę miłego dnia i zapraszam do oglądania. Szymon Marciniak, który już dzisiaj o godzinie 18 poprowadzi spotkanie Szwajcaria-Włochy w 1/8 finału Mistrzostw Europy, miał ostatnio spięcie z Roberto Rossettim, czyli włoskim szefem sędziów UEFA. Portal Relevo podał, że Szymon Marciniak podczas zebrania arbitrów miał wysłuchiwać nieprzychylnych komentarzy i wytykania błędów przez Włocha. Rossetti nie krytykował jednak Polaka za prowadzenie meczów na Euro, a za pojedynek Real Madrid-Bayern Monachium w półfinale Champions League. Dokładnie chodzi o sytuację, gdy za szybko przerwał akcję bramkową dla niemieckiego klubu i system VAR nie mógł zareagować i sprawdzić, czy bramka była zdobyta prawidłowo. Rossetti publicznie miał nazwać decyzję Marciniaka haniebną. Być może to, że Marciniak będzie sędziował dzisiejszy mecz reprezentacji Włoch, to nie jest przypadek. W końcu Włochy to ojczyzna Rossettiego. Według informacji podawanych przez francuski dziennik L'Equipe, reprezentacja Gruzji otrzyma ogromne wsparcie finansowe od miliardera Bidziny Iwaszwiliego. Za historyczny awans do fazy pucharowej Euro 2024 gruzińska drużyna ma otrzymać od niego 10 milionów euro, a kwota to zostanie podwojona, jeżeli uda im się pokonać Hiszpanów. Iwaniszwili, co ciekawe, to także były premier Gruzji, a w tym momencie jego majątek jest wyceniany przez Forbesa na około 5 miliardów dolarów. Większości pieniędzy dorobił się na inwestycjach w Rosji, a w 2012 roku jego majątek stanowił ponad połowę budżetu całej Gruzji. Lionel Messi nie zagra w kolejnym meczu na Copa America z powodu kontuzji mięśniowej. Takie informacje przekazał sztab medyczny reprezentacji Argentyny. Decyzja o tym, że Leo Messi nie zagra, była jednak konieczna, aby mógł w pełni powrócić do zdrowia. Zresztą i tak Argentyna zapewniła sobie awans do fazy pucharowej, więc prawdopodobnie w wyjściowym składzie pojawi się jeszcze więcej zmian. Co ciekawe, to Lionel Scaloni, czyli trener Argentyny, nie pojawi się w ostatnim grupowym meczu na ławce rezerwowych. Zastąpi go jego asystent, ponieważ Scaloni został ukarany za to, że Argentyna dwa razy spóźniła się z wyjściem na drugą połowę spotkania podczas Copa America. A co w tym momencie dzieje się na Copa America? Odbyły się dwa spotkania, a w nich zobaczyliśmy aż 7 goli. Panama zaskoczyła każdego i pokonała Amerykanów 2-1. Co prawda gospodarze tego turnieju od minuty 18 grali w osłabieniu, ale nawet to nie usprawiedliwia takiego wyniku. Tym bardziej, że to oni byli zdecydowanymi faworytami. W drugim meczu grupy C litości dla rywali nie miał Urugwaj i rozbił Boliwię 5-0. Wiele wskazuje na to, że Stany Zjednoczone prawdopodobnie swojej grupy nie opuszczą, bowiem w ostatnim meczu zagrają z reprezentacją Urugwaju, a Panama ze słabiutką Boliwią. Jakub Moder miał być częścią wielkiej transakcji, która wysłałaby go do Leicester, a Kieran Dewsbury-Hall trafiłby do Brighton. Wszystko toczyło się dobrze, ale w ostatniej chwili w walce o piłkarza Lisów włączyła się Chelsea i on zablokował swoje przenosiny do Brighton. Takie informacje na kanale Meczyki w programie Okno Transferowe przekazał Fabrizio Romano. Jakub Moder jednak i tak może trafić do Leicester na podstawie osobnej umowy, co ponoć w tym momencie jest dogadywane. Natomiast pojawia się możliwość przenosin kolejnego wielkiego polskiego talentu do włoskiej Bolonii. Jakub Krzyżanowski, młody polski talent, w ostatnich dniach miał odwiedzić ośrodek treningowy włoskiego klubu. Dziennikarz Tomasz Włodarczyk podaje, że klub Serie A poważnie myśli o sprowadzeniu Polaka. W tym momencie trwają rozmowy z Wisłą Kraków, ale zainteresowanie wykazuje także Lechia Gdańsk. Trener Lechi ma naciskać na bardzo szybki transfer, dostrzegając w Krzyżanowskim ogromny potencjał. Czy młody Polak
Polak podąży śladami Kacpra Urbańskiego i dołączy do Bolonii? Ja mam nadzieję, że tak. Kacper Urbański to idealny przykład, jak pozytywnie na piłkarzy oddziałowują Włochy. Co ciekawe, to Tomasz Włodarczyk informuje również o zainteresowaniu Pawłem Dawidowiczem. Jego rozmowy z Lazio mają być zaawansowane. Ostatnio mówiłem o tym, że Phil Foden nagle opuścił zgrupowanie reprezentacji Anglii z powodów rodzinnych. Media podały, że chodzi o narodziny jego kolejnego dziecka, no i to się potwierdziło. Rzecznik reprezentacji Anglii poinformował, że kibice nie mają o co się martwić, ponieważ Foden ma wrócić na zgrupowanie i zagrać w meczu z reprezentacją Słowacji. Natomiast francuskie media podały, że zgrupowanie trójkolorowych opuścił Kingsley Coman i prosto z Niemiec udał się do Szwecji. Powód ten sam co w przypadku Phila Fodena, a chodzi o narodziny dziecka. Na tym turnieju postać Kingsleya Comana nie jest jednak ważna w drużynie Didiera Deschamps. Trener dał mu zagrać, ale tylko raz i to przez zaledwie 15 minut w zremisowanym meczu z reprezentacją Holandii. Hiszpański napastnik Joselu opuścił Real Madryt i przeniósł się do katarskiego Al-Harafa. Real Madryt wykupił go z Espanyolu za 1,5 miliona euro i za taką samą kwotę oddał do Kataru. Powodem miała być ponoć duża konkurencja w ataku królewskich, no i Joselu za dużo meczów by nie zagrał. Jestem przekonany, że kibice hiszpańskiego mistrza jego nazwisko zapamiętają na bardzo długo. To w końcu jego bramki z Bayernem Monachium w rewanżowym meczu półfinałowym Champions League dały awans do finału. Co więcej, wtedy trafiał w 88 i 91 minucie spotkania, a Real Madryt ostatecznie pokonał Gwiazdę Południa 2-1. Wracając, to jego umowa z Al-Harafa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. My oczywiście życzymy powodzenia. A co słychać u Jesse'ego Lingarda? Jak pewnie wiecie, to trafił on do Korei Południowej i gra w FC Seul, czyli klubie ze stolicy tego państwa. Do wczoraj rozegrał w ich barwach zaledwie 10 meczów, no i dopiero w tym 10 udało mu się zdobyć gola. Były zawodnik Manchester United zdobył gola z 11 metrów, a radość była tak wielka, że za bramką aż wystrzelono fajerwerki. Tak wyglądał moment zawalenia się boisk w USA w stanie Illinois. Doszło do niej dwa dni temu, prawdopodobnie przez działalność pobliskiej kopalni. Dziura ma 30 metrów średnicy i głębokości aż 9 metrów, co pozwoliło do pochłonięcia całego Jupitera. Całe szczęście nikomu nic się nie stało i tak jak wyczytałem, to prawdopodobnie za odbudowę tych boisk będzie płaciła ta pobliska kopalnia. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Po dwóch dniach przerwy od Euro 2024 powracamy i od razu do fazy pucharowej. W pierwszym meczu 1/8 finału rozgrywanym o godzinie 18 reprezentacja Szwajcarii zmierzy się z Włochami. Ten mecz będzie prowadzony przez Szymona Marciniaka. Natomiast o godzinie 21 zagra reprezentacja gospodarzy, czyli Niemiec, z reprezentacją Danii. Komu będziecie kibicować, dajcie znać na dole w komentarzu. Na dziś to koniec, dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Już teraz zapraszam na jutrzejszy materiał z samego rana, gdzie powiemy sobie o pierwszych meczach fazy pucharowej Euro 2024. Zachęcam także do obejrzenia tego filmu, a tam mówimy o tym, że Łukasz Piszczek został asystentem trenera BVB. Miłego dnia i do zobaczenia jutro. Cześć!